W zespole szkół ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Kleszczowie odbyły się warsztaty Nowe Widnokręgi, Zrozumieć Media. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To spotkania, które rozbudzają w młodych ludziach chęć poznawania nowych mediów i technologii. Warsztatowicze mogą zostać operatorami kamery, zasiąść w wozie transmisyjnym bądź przenieść się do rzeczywistości wirtualnych technologii. Młodzież mogła wcielić się w rolę prezentera telewizyjnego lub realizatora dźwięku. Podoba mi się to, że są interaktywne, że każdy może wziąć w nich udział, wyjść na scenę, zaprezentować się w jakiś sposób i na własnej skórze doświadczyć, jak wygląda praca w telewizji. Najbardziej podobała mi się wizyta w wozie technicznym. Niesamowity sprzęt i sama wiedza o tym, jak są tworzone te programy, moja bajka. Całe warsztaty mi się podobają i jakbym miał rzeczywiście coś wydzielić, to najlepszą częścią to jest chyba zabawa tymi sprzętami profesjonalnymi, nie zarazem kamerami, jak i samo przebywanie w busie. Bardzo edukacyjne doświadczenie i mam nadzieję, że będzie takie częściej. Warsztaty były prowadzone przez wykładowców i szkoleniowców z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz redaktorów, dziennikarzy, montażystów i operatorów z Radia Maryja i Telewizji Trwam. Głównym celem tych zajęć było przekazanie uczniom informacji na temat podstaw przekazu telewizyjnego, dziennikarstwa prasowego oraz radiowego. Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media są realizowane dzięki wsparciu z przekazaniu 1% podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość.